Niesamowite, cudowne, cudowne, wspaniałe wrażenie. Pani Maria to niezwykła kobieta. Wygrała walkę z nowotworem i teraz odzyskała energię i siłę, żeby pomagać innym. Zaraziła nas swoim optymizmem i wiarą w to, że każdy dzień jest najważniejszy. W przypadku pani Marii mieliśmy bardzo dużą ilość problemów stomatologicznych, które nawarstwiały się przez wiele lat. W przypadku zębów górnych zdecydowaliśmy o wykonaniu pełnoceramicznej pracy opartej na zębach własnych pacjentki. W przypadku zębów dolnych, ze względu na duże zaniki kości i braku możliwości zaplanowania implantu, wykonaliśmy protezę szkieletową z wykorzystaniem elementów precyzyjnych, czyli zatrzasków i zasów, dzięki czemu, mimo że jest to proteza wyciągana, jest ona estetyczna i bardzo komfortowa dla pacjentki. W przypadku pani Marii problem był przede wszystkim z owalem twarzy i z jakością skóry. Zrobiłem zabiegi, które miały odmłodzić i zrewitalizować skórę oraz zapobiec powstawaniu zmarszczek. W przypadku czoła, oczu, jej zmarszczki zrobiłem toksynę botulinową. Toksynę również podałem w górną wargę, ponieważ występowały zmarszczki palacza. Dodatkowo górną wargę ostrzyknąłem preparatem Skin Boosters po to, żeby nadać delikatnej objętości, ale również tą okolicę nawilżyć. W przypadku ciała u pani Marii zaproponowaliśmy zabiegi Vanquish, Skin Shock i drenaż w okolice ud i brzucha. Chodziło przede wszystkim o to, żeby ujędrnić i napiąć skórę w tych okolicach. Podczas zabiegu użyłam Nanopore Turbo Roller, który dzięki precyzyjnym mikronakłuciom pozwala na dostarczenie substancji czynnych głęboko do skóry. Do pielęgnacji domowej poleciłam pani serię Reiki Age od Sesderma. Dla naszej bohaterki, pani Marii, użyłam podkładu Zero Niedoskonałości, który ładnie wyrównał nam cerę. Twarz przypudrowałam pudrem sypkim, transparentnym. Rzęsy wytuszowałam tuszem Sexy Pulp, który zwiększył objętość. Na usta nałożyłam błyszczyk również z serii Sexy Pulp, który zwiększył objętość ust. Nasza dzisiejsza bohaterka, pani Maria, pojawiła się u mnie z włosami dość długimi, bardzo cienkimi i w kolorze czarnym. Postawiłam na średni brąz z jasnymi refleksami i ścięłam włosy za ucho. Skupiłam się też bardzo na pielęgnacji włosów pani Marii, stosując naszą serię CC Med Stop wypadaniu włosom, która nie tylko działa przeciw wypadaniu włosom, ale świetnie je regeneruje oraz przyspiesza wzrost kolejnych i bardzo zagęszcza te włosy. W dzisiejszej stylizacji wykorzystałam volume, które zwiększa fajnie objętość, na co pani włosy pani Marii świetnie zareagowały, zrobiły się bardziej puszyste i rzeczywiście zwiększyła się ta objętość. Wymodelowałam je na szczotkę i tak właśnie wygląda nasza dzisiejsza bohaterka. Pani Maria jest aktywną zawodowo kobietą, jest matką. Na co dzień pracuje, spotyka się z wieloma osobami i musi dbać o wizerunek firmy. Dlatego wybraliśmy z kolekcji, które podkreślają jej kobiecą sylwetkę, a jednocześnie nie krępują ruchów i nadają się na wiele okazji. Dlatego, że jak sama pani Maria mówi, codziennie musi stawiać czoło wielu wyzwaniom. Bohaterką naszych dzisiejszych metamorfoz była Maria. Jej największą metamorfozą, a jednocześnie sukcesem było to, że schudła ponad 12 kg. W związku z tym jej rozmiar zmniejszył się o dwa pełne rozmiary. Dlatego też skoncentrowałem się przy mojej pracy na tym, aby podkreślić ten jej wielki sukces. Podkreślić jej bardzo kobiecą sylwetkę, a przy okazji podkreślić również jej bardzo fajną osobowość. Stąd moje wybory padły w kolekcji kiosku na bardzo dopasowane rzeczy w intensywnych kolorach, które nie tylko podkreśliły nową, fantastyczną sylwetkę Marii, ale też jej młodzieńczość. Cudowne, wspaniałe wrażenia, niesamowite chwile. Przeżyłam po prostu przygodę życia, przygodę, której nigdy nie zapomnę.
startujcie, piszcie do Klaudii. Klaudia pomoże, dacie radę, będziecie silne, będziecie inne. Po prostu zmieniamy się. Warto było, warto było. Wszystkich bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. I przede wszystkim proszę mi wierzyć, są tak tutaj fantastyczni ludzie, cudowni.